Ukraina cały czas walczy z najeźdźcą. Rosjanie prowadzą intensywny oszczał pozycji ukraińskich na wschodzie i południu kraju. Mocno atakowane są osiedla i obiekty cywilne. Karina Wysoczańska, witam i zapraszam na Studio Lwów. Dziś w programie raport z obrony kraju. Nabór wniosków do programu Polonia i Polacy za granicą. Święty Mikołaj odwiedził polskie dzieci we Lwowie. To kolejny dzień wojny. Sztab Generalny Ukraińskich Sił Zbrojnych poinformował, że wróg zaatakował w rejonie Bachmutu i Awdijiwki w obwodzie donieckim. W okupowanym obwodzie ługańskim Rosjanie przeszukują placówki oświatowe, niszczą książki w języku ukraińskim i materiały zawierające symbole Ukrainy. Najbardziej intensywne ostrzały Rosjanie przeprowadzają w obwodach zaporowskim i chersońskim. W wyniku ostatnich bombardowań ranni zostali cywile. W Odessie przywracany jest prąd po zmasowanym ataku rakietowym. Celem Rosjan była infrastruktura krytyczna miasta i regionu. Lokalne władze ostrzegają przed kolejnymi atakami. Problemy z dostawami elektryczności występują na całej Ukrainie i w wielu regionach czasowo wyłączany jest prąd. Najtrudniejsza sytuacja jest w Kijowie oraz w obwodach lwowskim, winnickim i tarnopolskim. W związku z deficytem energii elektrycznej wiele przedsiębiorstw, ale też prywatnych odbiorców zaopatruje się w spalinowe generatory prądu. Tak wygląda zrujnowany Soledar w obwodzie donieckim. A to ostrzelany przez Rosjan Bachmut. Sytuacja na froncie wciąż jest bardzo trudna w kluczowych obszarach Donbasu, takich jak Bachmut, Soledar, Mariinka czy Kryminna. Od dawna na tych terenach nie ma miejsca, gdzie nie spadłyby rosyjskie pociski. Okupanci praktycznie zniszczyli Bachmut. To kolejne miasto Donbasu, które rosyjska armia zamieniła w spalone ruiny. Napaść Rosji na Ukrainę sprawiła, że do Polski trafia coraz więcej sprzętu wojskowego. Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w przekazaniu czołgów K2 polskim żołnierzom w Morągu przy granicy z Kaliningradem. Maszyny produkowane w Korei Południowej będą wsparciem 20. Brygady Zmechanizowanej. My chcemy mieć tak silną armię, tak dobrze zmodernizowaną armię i nowoczesny sprzęt, aby nikomu nie przyszło do głowy, żeby Polskę zaatakować. Ukraińscy żołnierze przy użyciu wyrzutni rakiet HIMARS zaatakowali ośrodek wypoczynkowy w Melitopolu. Zginęło wielu rosyjskich wojskowych. Obiekt był wykorzystywany jako koszary przez siły najeźdźcy. Ukraiński sztab poinformował, że od początku prowadzonej na pełną skalę inwazji zginęło ponad 94 tysiące rosyjskich żołnierzy. Kreml nie ujawnia jednak strat swojej armii i przekonuje Rosjan, że na froncie rosyjskie wojsko odnosi sukcesy. Ruszyła kolejna odsłona konkursu Polonia i Polacy za granicą, organizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów RP. Jest on skierowany do organizacji pozarządowych, które wspierają naszych rodaków na całym świecie. Wnioski można składać do 9 stycznia 2023 roku. Szczegóły są dostępne na stronie polonia.gov.pl. Dla Pogoni Lwów, jednego z najbardziej utytułowanych klubów sportowych, ten rok był szczególnie trudny. Wojna na Ukrainie bardzo utrudniła funkcjonowanie zespołu i to dzięki dofinansowaniu polskiego rządu Duma Lwowa może nadal istnieć. Nie byłoby to możliwe dzięki wsparciu MSZ-u, który wspiera działalność szkółki, amatorów, i wsparciu KPRM-u, który wspiera sekcję piłkarską, seniorów, juniorów, też otrzymanie biura. Fundacja Pogoni Lwów założona 2 lata temu wspiera także polskie placówki oświatowe na Ukrainie, a w czasie wojny przekazuje pomoc humanitarną dla Polaków mieszkających na ziemi lwowskiej. Przed nami kolejny rok, kolejny ciężki rok w obliczu wojny, który mam nadzieję szybko się skończy. Już jesteśmy w trakcie pisania wniosków na przyszły rok, składania wniosków do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, tak żeby klub funkcjonował w tej najbliższej przyszłości. Wojna pokrzyżowała plany wielu polskim organizacjom działającym na Ukrainie. Siedziba Ukraińsko-Polskiego Sojuszu imienia Tomasza Padury w Równem stała się centrum pomocowym. Dzięki dofinansowaniu z Polski uczniowie sobotniej szkoły mogli też kontynuować naukę języka polskiego. Udało się utrzymać w ogóle nasz budynek, który stał się tym centrum pomocy dla Polaków i Ukraińców. Dostaliśmy dofinansowanie na prąd, na światło, na wodę.
na opłacenie takich no, podstawowych rachunków. No i to dzięki temu nie tylko nie zamknęliśmy się, ale nasza szkoła nabrała nowego sensu. Za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja Ukraińsko-Polski Sojusz w Równem złożył już wnioski o dofinansowanie swoich projektów na kolejny rok. Złożyliśmy wniosek na pomoc humanitarną dla osób polskiego pochodzenia i seniorów mieszkających tutaj w naszym obwodzie. Złożyliśmy też wnioski na pomoc osobom polskiego pochodzenia, które służą w ZSU, a jest takich, jak się okazało, sporo. Oprócz tego no, nie przerywamy działalności. Wojna trwa i wydaje mi się, i wielu analitykom się wydaje, że ona się nie skończy tak szybko, więc my robimy swoje. Wnioski o wsparcie można składać w 6 polonijnych kategoriach: rozwijanie struktur organizacji, media, wydarzenia, budowanie dobrego wizerunku Polski, wsparcie dla uzyskania odszkodowań wojennych przez Polskę i pomoc charytatywna. Na dofinansowanie organizacji w ramach programu Polonia i Polacy za granicą w 2023 roku zaplanowano 60 milionów złotych. W miasteczku Skole w obwodzie lwowskim uroczyście otwarto Centrum Dziedzictwa i Historii, które powstało w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Od roku podobna instytucja funkcjonuje już w miejscu Piastowym w województwie podkarpackim. Miasteczko Skole położone jest nad rzeką Opór u podnóża Karpat i liczy około 6 tysięcy mieszkańców. Centrum ma służyć całej społeczności lokalnej, ale przede wszystkim młodzieży, która chce się rozwijać i integrować. To jest bardzo potrzebna inicjatywa. Będą się tu odbywać ciekawe wydarzenia. Naprawdę potrzebujemy takiego miejsca, by się rozwijać intelektualnie. Ten dom różni się od tradycyjnej architektury karpackiej, ale ma swój własny styl, swój urok i wygląda wyjątkowo. Dzięki centrum będziemy realizować nasze plany. Mimo, że na Ukrainie toczy się wojna, chcemy tu organizować różne spotkania i konferencje z udziałem naszych partnerów ze Stryja, Drohobycza oraz innych miast Ukrainy i Polski. Centrum Dziedzictwa i Historii w Skole powstało we współpracy z parafią rzymskokatolicką pod wezwaniem 7 boleści Najświętszej Maryi Panny. Przede wszystkim pracę z dziećmi, z młodzieżą, pracę z młodymi ludźmi, czasami poszukującymi, ludźmi, w których sercach jest dosyć dużo talentów, zdolności. A dzisiaj powiedzmy sobie szczerze, brakuje bardzo często miejsca, w którym mogliby się spotkać. Nie chcą, by to było miejsce, by tym miejscem była szkoła, by tym miejscem był bezpośrednio kościół, więc powstają takie centra. Choć przerwy w dostawach prądu zmieniły nieco program uroczystości, to na otwarcie centrum udało się zorganizować występy artystyczne, w których wzięli udział mieszkańcy miasta, przedstawiciele lokalnych władz i konsulatu generalnego RP we Lwowie. Budynek pobłogosławił arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Metropolita lwowski wręczył także odznaczenia osobom, dzięki którym projekt ten został zrealizowany. Centrum w Skole ma łączyć dziedzictwo kulturowe i historyczne regionów rzeszowskiego i lwowskiego. Projekt dofinansowano ze środków Unii Europejskiej. Budowa kosztowała ponad 2,5 miliona euro. Mogą tutaj przyjeżdżać dzieci, młodzież ze strony ukraińskiej, ze strony polskiej, robić wspólne warsztaty, ćwiczenia, wystawy, po prostu robić takie obozy, które na celu będą mieli jedno: pokonanie barier, nawiązanie kontaktów, zniecestwienie różnych stereotypów i uprzedzeń. W Centrum Dziedzictwa i Historii w Skole znajdują się duża sala konferencyjna, pomieszczenia służące do spotkań, warsztatów, kuchnia oraz pokoje gościnne. Coraz częściej słyszymy, że świat przyzwyczaja się do informacji o wojnie na Ukrainie. Tymczasem tutaj codziennie giną ludzie. Nie tylko żołnierze, ale też cywile, kobiety, osoby starsze i dzieci. O tej niechcianej i niczym niesprowokowanej wojnie przypomina lwowski artysta Włodko Kaufman i jego antywojenna instalacja artystyczna Nabat. Nabat tworzą dzwony i inne przedmioty, baniaki, patelnie, kawałki blachy zwinięte w rurkę i łuski nabojów. Liczba uderzeń odpowiada liczbie dni pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę.
Ludzie niestety przyzwyczajają się do sytuacji, dlatego my musimy codziennie przypominać, że wojna trwa. I właśnie dźwięk dzwonów ma pobudzać wyobraźnię. Uważamy, że każdy, komu wojna nie jest obojętna, powinien stworzyć swój własny dzwon. I ten dzwon może być wykonany ze zwykłych przedmiotów gospodarstwa domowego, które nas otaczają. U osób, które przyszły do lwowskiego skansenu, każdy dzień wojny budzi inne emocje i wspomnienia. Kojarzy się z innym dźwiękiem. Wszystko trwało 40 minut, ale wydawało się, że minęła tylko sekunda. Przynajmniej dla mnie to tak, jakby wczoraj nie było wojny. Dobrze, że są takie akcje, że tak rozumiemy tę wojnę. Jestem lekarzem, który poszedł na front w 15 roku w styczniu i popałem od razu w taki niebezpieczne miejsce jak Debalcewo, Bachmut i tak dalej, gdzie zaginęły moje bracia. Tutaj jestem dlatego, żeby i Polska, i świat wiedzieli, że my walczymy, my wystoimy. 23 sierpnia. Performance artystyczny odbył się w starej drewnianej dzwonnicy przywiezionej do lwowskiego skansenu z Karpat. Idea Wlotka z tym, że na każdy dzień wojny po dzwonie, po dźwięku, po huku, to jest bardzo ważne, bo teraz właściwie liczymy czas dniami. Każdy dzień to jest śmierć, to jest niebezpieczeństwo, to jest kalectwo. Artysta chce organizować takie akcje w skansenie regularnie. Wspólnie uderzając w nabat, zgromadzeni mogliby uczcić pamięć poległych. Dźwięk dzwonów symbolizowałby też wiarę w szybkie zwycięstwo. Kolejna akcja ma odbyć się w 300 dzień wojny, ale artysta ma nadzieję, że będzie mógł odwołać spotkanie lub zorganizować imprezę z okazji zwycięstwa w tej niechcianej i niczym niesprowokowanej wojnie. 6 grudnia wszystkie dzieci czekały na prezenty od tego świętego Mikołaja. I ten wyjątkowy gość zawitał również do liceum nr 10 imienia świętej Marii Magdaleny we Lwowie, wyłumując najwięcej radości wśród najmłodszych uczniów. Powiedzcie mi, czy byliście posłuszni? Tak! Nie słyszę. Do spotkania ze świętym Mikołajem większość dzieci przygotowywała się dużo wcześniej. W listach najmłodsi prosili o zabawki, słodycze i owoce. Konstruktory sportowych samochodów, jeszcze karty piłkarskie i żelki. Ja prosiłam, żeby on mi podarował lalkę. I nawet jeden raz w nocy on mi podarował piękny sny. Święty Mikołaj w każdej klasie uważnie wysłuchał piosenek i wierszy recytowanych przez uczniów. Tegoroczne prośby dzieci były nietypowe. Mimo radości ze święta nie da się zapomnieć o trwającej wojnie. Prośby oczywiście, żeby jak najszybciej nastał spokój na Ukrainie i żeby wszystko się uspokoiło i żeby wszystko było dobrze. Najbardziej smutne dla mnie było to, że prosiły o agregat prądotwórczy. Kiedyś dzieci nauczania początkowego nawet nie wiedziały, co to jest i jakie to ma znaczenie. Chciałam serdecznie wszystkim pożyczyć przede wszystkim spokoju i pokoju. A z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzę wielu łask Bożych, zdrowia, szczęścia i pomyślności oraz szczęśliwego Nowego Roku. Prezenty od Mikołaja dotarły do Lwowa dzięki Fundacji Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Fundacji Pogoni Lwów. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna od lat wspiera placówki edukacyjne na Ukrainie. Od niedawna Fundacja Legnickiej Specjalnej Strefy może włączyć się w akcje pomocowe. W związku z tym udało nam się przekazać ponad 300 paczek słodkościowych dla dzieci. Święty Mikołaj odwiedził również polskie przedszkola, parafie i szkoły sobotnio-niedzielne na całej ziemi lwowskiej.
dzisiejszym studiu Lwów to już wszystko. Ukraina dzielnie walczy i nie poddaje się. Z wiarą w nasze zwycięstwo żegnam się z Państwem. Do zobaczenia.